Lubicie ten cykl, krótka piłka? Bardzo, ja go uwielbiam. Świetny jest. Czas na krótką piłkę z wami. Bardzo proszę, żebyście... To jest niespodzianka, drodzy państwo. Ania i Andrzej naprawdę nie wiedzieli, że ich to czeka. Będą się musieli zmierzyć teraz z tymi pytaniami, tak jak mierzą się gwiazdy. Żeby to się udało, musicie odpowiadać szybko, jednym słowem, dwoma słowami, albo po prostu, nie wiem, jakimś równoważnikiem zdania. Poczekaj, Andrzejku. Jakie są nagrody? Jak to? Kolejne spotkanie ze mną, wiadomo. To jest zawsze nagroda, kolejne spotkanie ze mną. Więc nie zastanawiacie się, nie dyskutujecie, po prostu udzielacie odpowiedzi spontanicznie. Idziemy na żywioł. Idziecie na żywioł. Niektóre pytania dotyczą tylko jednego z was, więc jakby odpowiadacie w swoim imieniu, a niekiedy o sobie, albo niekiedy razem, będzie różnie. Uwaga, zaczynamy. Ja ci potem, ale ja ci. Tak, ja wiem, że to się tak skończy za kulisami. Dobrze, jedziemy. Do której śpisz, jak nie prowadzisz Dzień Dobry TVN? Ja, jeżeli tylko mogę, to do 9:30. 8:30. Co najbardziej w sobie lubisz? Poczucie humoru. Ironię. Czego najbardziej w sobie nie lubisz? Tego, że odkładam wszystko na ostatnią chwilę. Swojego nosa. W moim mężu, mojej żonie najbardziej cenię? Niezawodność. Pracowitość, obowiązkowość. No, dużo rzeczy. Ja też, dużo, dużo. Ulubiona gwiazda? Zagraniczna czy polska? Jak chcesz. Zagraniczna? Robert De Niro od wielu, wielu lat. Polska? Aha. Och, jest ich tak wiele. Ale lubię pana Daniela Olbryskiego. Ojej, ja mam tak dużo, że mam teraz pustkę w głowie, bo nie potrafię się zdecydować na jedną. Halina Rowicka, no. No tak, czyli mama. Domowo, tak. Ale serio, wolałabym nie podawać, bo mam... Okay, ale, bo jesteś dyplomatką. Ulubiona gwiazda, no, twoją ulubioną gwiazdą literacką jest Szczepan Twardoch. No nie tylko, raczej bym powiedziała Herbert, ale... Jakub Żulczyk. Na ostro czy łagodnie? Ostro, na ostro, ostro, na ostro, 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 ostro. Zdecydowanie ostro. Jajka na miękko czy na twardo? Na miękko. Na miękko, bardzo miękko. Ale i na ostro. Takie połączenie. Kawa czarna czy z mlekiem? Czarna. Cały czas czarna, absolutnie tylko czarna. Najgorsza plotka o tobie, jaką przeczytałeś? Nie było takiej, nie pamiętam, nie sądzę, nie wydaje mi się. Ja przez dyplomację przemilczę. Opisz Andrzeja w dwóch słowach. Przezabawny, inteligentny, rozśmieszający, rozczulający. No. Nawet więcej niż dwa słowa. Dobrze, opisz Ani w dwóch słowach. Dostojna, obowiązkowa, zawsze przygotowana, niezwykle piękna i łagodna. Czego nie lubisz w Andrzeju? Dawaj. O matko. Nie, nie ma czegoś takiego. No to trudno powiedzieć, wiesz, to jest zestaw cech i po prostu kupuj Andrzeja takim, jaki jest. Jest cudowny i uroczy. Nawet ze swoimi wadami. A jakie to wady? No właśnie, jakie wady? No dawaj, dawaj. No na przykład mylenie nazwisk, tak, czy imion. No to prawda. Czego najbardziej nie lubisz w Ani? Ale przepraszam, powiedzmy, że to mi się nasiliło z wiekiem i to jest naturalne, prawda? Dobrze. Czego nie lubisz w Ani? No bywa gadułą, tak? Czasem jest zbyt gadatliwa. To prawda. Dziękuję bardzo. To była krótka piłka z Anną Kalczyńską i Andrzejem Sołtysikiem. Mam nadzieję, że z wszystkimi to robisz i ćwiczysz tak. Akurat jesteście pierwsi. Okay. Ale musi być element zaskoczenia. Wiesz, jakbym tak uprzedzał każdą parę prowadzących. A ja sądzę, że widzowie mogli się dobrze bawić, słuchając waszych odpowiedzi. Byliście uroczy. Dziękuję bardzo. Krótka piłka nie jest łatwą formą, przyznaję, ale ciekawą. Nie jest. Ani do realizacji, ale zdecydowanie ani do omówienia. Wolę mówić o innych, wiesz? Szczególnie z tobą tutaj. Jak będziecie mieli kiedyś ochotę, to możecie zrobić krótką piłkę ze mną, choć niechętnie. No, ale to może na koniec sezonu albo w wakacje. Zastanowimy się nad tym.